Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci, witajcie w naszym nowym filmie. Dzisiaj mamy dla Was kolejny nowy rodzaj sprytnej plasteliny. Wiecie, że bardzo ją lubimy i za każdym razem jak się pojawi jakiś nowy kolor, to od razu Wam go pokazujemy. I dzisiaj jest to lśniący brąz. Jest to plastelina metaliczna i zaraz zobaczymy jak wygląda i jakie ma właściwości. Powinna się rozciągać, powinno dać się ją przerwać, powinna odbijać się od stołu i właśnie powinna być metaliczna. Zaraz ją otworzę, czasami się skleja to pudełko i już ją mamy. Zobaczcie, bardzo ładny kolor. No i brąz to jest stop metali, miedzi, na przykład z cynu, ale też z różnymi innymi metalami. Także widzimy tutaj kolor nawiązujący do miedzi. Bardzo ładny odcień, bardzo ładnie błyszczy. Z dotyku jest dosyć taka twarda jeszcze, bo dopiero ją wyjęliśmy z opakowania. Musimy ją trochę rozrobić i wtedy powinna stać się trochę bardziej miękka. Ale na razie dosyć ciężko się ją z niej lepi. Zobaczcie, mamy takie małe błyszczące kawałeczki. Także bardzo ładnie się błyszczy. Widzimy jeszcze takie paseczki. Ten kolor jeszcze nie jest taki jednolity. Wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie, jak ciężko się ją rozciąga. Nie wiem, czy taka ma być, czy właśnie trzeba ją jeszcze trochę rozrobić. Spróbuję ją przerwać. Tutaj trzeba było dużo siły. Aż mi ta puszka spadła ze stołu, jak pewnie słyszeliście. No i udało się ją przerwać, tak jak każdą sprytną plastelinę. Ale ciężej się ją przerywało niż inne kolory. Teraz z powrotem ją złączę i zobaczymy, czy odbija się od stołu. Odbija się, ok. Odbija się jak piłeczka. I jeszcze kolejne właściwości sprytnej plasteliny. Tylko akurat nie tej, to, że niektóre zmieniają kolor pod wpływem promieni UV, niektóre świecą w ciemności. Nie wiem, co tam jeszcze mieliśmy, już nawet nie pamiętam, bo tyle ich było, ale ta ma tylko te podstawowe właściwości i jeszcze właśnie jest metaliczna. Przypomina właśnie wyglądem brąz. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. Ale wydaje mi się, że ciągle jeszcze jest właśnie taka twarda, jakby była trochę sucha. Myślałam, że po rozrobieniu właśnie zmięknie, ale tak się nie stało. Widocznie taka ma być. Widocznie ona ma taką właściwość, bo sprytna plastelina nie wysycha. Zawsze jest tak napisane na opakowaniu, także ta po prostu jest taka twarda. Trochę trzeba się z nią namęczyć. I tak wygląda, także czekam na Wasze komentarze, co o niej sądzicie, jak Wam się podoba ten nowy kolor, czy lubicie serię metaliczną. To jest lśniący brąz, tak dla przypomnienia. Czy wolelibyście, żeby sprytna plastelina miała jeszcze więcej właściwości, czy taka Wam wystarczy, czy lubicie się nią bawić? Piszcie mi koniecznie w komentarzach. I możecie też mi napisać, jaki jest Wasz ulubiony kolor inteligentnej plasteliny jak do tej pory. Albo który z nich po prostu macie w domu. Bo zawsze warto wiedzieć. Zawsze nas to bardzo interesuje. Wasza opinia jest dla nas najważniejsza. Także piszcie w komentarzach. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, żebyście byli zawsze na bieżąco. I do zobaczenia.